cała ta opowiastka dotyczy tak naprawdę rodziców, co prawda, rodziców zwierząt, rodziców orłów. Żyjmy coraz lepiej po raz 749. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny. Jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry rodzice, jest sobota, jesteście w tym momencie słuchaczami podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, prowadzonego, jak sama nazwa wskazuje, po to, aby wszystkim nam żyło się lepiej. Nam, rodzicom, dzieciom, dziadkom, mówię o tego rodzaju rolach społecznych, jako że jest to audycja sobotnia, przeznaczona głównie dla rodziców, dziadków i wychowawców dzieci. Dziś opowiem tylko opowieść pięknie, może aż nie opowieść, to za duże słowo, ale powiem o tym, jak orły podobno, wyczytałam to w książce nie o ptakach, tylko w książeczce motywującej do lepszego funkcjonowania, w książeczce przeznaczonej dla liderów. No ale przecież rodzice są również liderami, a cała ta opowiastka dotyczy tak naprawdę rodziców, co prawda, rodziców zwierząt, rodziców orłów. Ponoć orły, kiedy przygotowują gniazdo, kiedy zakładają rodzinę, przygotowują gniazdo dla swojego potomstwa, oczywiście jak większość ptaków, wkładają tam bardzo miękkie różne rzeczy. Piórka, wszelkie takie rzeczy, które mogą sprawić, że ich potomstwu będzie dobrze, że ich potomstwu będzie miękko, że ich potomstwu będzie wygodnie. I oczywiście potomstwu jest wygodnie. Jednakże ponoć orły, i bardzo mi się to podoba, i nie sprawdziłam tego, szczerze powiedziawszy, w życiu orłów. Jeśli ktoś to sprawdzi, to albo wie coś więcej na ten temat, to bardzo proszę o opis w naszym komentarzu gdzieś tutaj, opis w komentarzu, ale no, nawet jeśli tak nie jest, ja głęboko wierzę, że jest, to historia i tak nie straci swojego morału. Otóż te małe orły mają w tym swoim gniazdku miło, ciepło i sympatycznie, ale ich rodzice, budując to gniazdko, na pewnych głębokościach, że tak powiem, tej struktury, powkładali różne ostre przedmioty. Takie przedmioty, które wcale nie stwarzają komfortu, które wcale nie stwarzają wygody. Przykryli to wszystko ciepełkiem, przykryli to wszystko piórkami, pierzem i tym wszystkim, co miękkie. Niemniej wraz ze wzrostem tych orłów, no, zaczynają wyrzucać te ułatwienia, te ocieplenia, te elementy sprawiające, że w gniazdeczku jest tak wygodnie i milutko, i po prostu te ostre przedmioty, no, zaczynają dzieci, orlęta kłuć. Przestaje to być wygodnie. Co to znaczy? To znaczy, że orły starają się w jakiś sposób zmusić, czy może spowodować, nie używajmy takiego mocnego słowa, spowodować chęć u tych dzieci wyfrunięcia z tego gniazda, chęć opuszczenia tego gniazda. Nie stwarzają im zbyt komfortowych warunków po to, aby miały ochotę zająć się swoim życiem, swoim lataniem, wyjść z tego gniazda, szukać innego gniazda, tworzyć to inne gniazdo z kimś innym. I
tak jest coraz gorzej, można powiedzieć, w tym gnieździe. No aż tak właśnie, że te orlęta starają się z gniazda wylecieć. No cóż, te, które się nie starają, to rodzice im pomagają, to znaczy po prostu z tego gniazda je wypychają. No, morał jest oczywisty. Morał jest taki, że nie może być za dobrze. Nie może być za dobrze w domu. Nie można stwarzać dziecku w domu tych warunków aż takich, wtedy, kiedy wzrasta, kiedy rośnie, kiedy robi się coraz starsze. Bo oczywiście zostawiamy tutaj maleńkie dzieci. I z tego właśnie względu, po pierwsze, bo tutaj w wypadku człowieka jest jeszcze jeden element. Po pierwsze dlatego, żeby nie chciały z nami być wiecznie. Znane są takie przykłady synów zazwyczaj, którzy zostają w domu, nierzadko już tylko z mamusią, ale czasami z obojgiem rodziców, no, na pamiątkę niejako się zostają, na zawsze. Kiedyś czytałam artykuł o tym, że ponoć jest to zupełnie często spotykana sytuacja we Włoszech na przykład, gdzie włoska mama prawdopodobnie tak bardzo dba o swojego synka, jest mu tak dobrze, że nie ma ochoty na zakładanie swojej rodziny, że nie ma ochoty na wychodzenie z domu. No, znam takich synków i wiem, że jest takie zjawisko, jeśli w domu jest zbyt dobrze, jeśli w domu nie ma się obowiązków, jeśli w domu wszystko jest podane, zrobione, podstawione pod nos, a do tego jeszcze, no, na szczęście w sumie, bo przecież gdyby było inaczej, to nie byłoby to wcale dobre. Na szczęście rodzina jest sympatyczna, rodzina jest nawet wyrozumiała. Mama nie tylko podstawia pod nos i robi wszystko, co, żeby synkowi było lżej w życiu, ale też nie narzeka, nie ma do niego pretensji, bo czasem tego typu rzeczy powodują, że dzieci wychodzą z domów, nawet bywa, że zbyt wcześnie, bo nie mogą tego słuchać. Natomiast te dzieci, które zostają, to oczywiście te, które mają te warunki komfortowe. My nie mówimy tutaj o sytuacjach, bo pewno ktoś może pomyśleć w tej chwili w ogóle o jakichś sytuacjach, dlaczego zostaje się w domu. Więc nie mówimy o sytuacjach takich, kiedy zostają ludzie po to, aby opiekować się rodzicami, bo jest taka potrzeba, bo rodzice mają jakiegoś rodzaju wyzwania, którymi nie poradzą sobie sami. To w tym wypadku to już akurat częściej córki zostają z takiego powodu. Zresztą kiedyś w dawnej tradycji polskiej było tak, że przeznaczano na to jakieś dziecko, zwłaszcza w tych wiejskich rejonach. Jakieś dziecko było przeznaczone do tego, aby zostać z rodzicami, aby się nimi opiekować. Zatem nie mówię o tym. Mówię o tym, kiedy dzieci zostają, bo jest im po prostu za dobrze, bo nie mają niczego kłującego, co spowodowałoby, że chciałyby z tego domu wyjść. Drugi element, który jest dość istotny, to taki, że tego rodzaju osoby bardzo potem w przyszłości ktoś może powiedzieć, ach, będą miały piękny wzór tworzenia domu. No okazuje się, że wcale niekoniecznie tak jest, bo bardzo często porównują potem swoje domy, swoje sytuacje do tego, co miały i jakby ten ich własny, osobisty dom, no nigdy do tego nie dorasta. Nigdy nie ma takiej, nie, w ich sercu i w ich oglądzie jakby, nigdy nie ma takiej pozycji domu, jakiego chcieli, takiego domu, jaki oni mieli, takiego domu, jakim oni mieszkali. To też nie jest dobre. Oczywiście ten dom w czasie mijających lat staje się często coraz piękniejszy, coraz lepszy, zwłaszcza jeżeli niekoniecznie dobrze nam się układa w tym domu, który tworzymy sami, ale to też nie jest nic dobrego, kiedy ktoś tęskni wciąż, tęskni przez całe życie do swojego domu rodzinnego, czy odnosi wszystko do swojego domu rodzinnego. Och, myślę sobie, że niejedną mamę by to może nawet i ucieszyło, ale naprawdę nie jest to nic dobrego dla dzieci. Dlatego warto jest stwarzać dzieciom takie sytuacje, które będą powodowały, że one nie będą się obawiać wyjścia z domu. Bo tu nie chodzi o to, żeby one koniecznie wychodziły, ale nie będą się tego obawiać. Trzeba dawać dzieciom, odkąd to jest tylko możliwe, obowiązki do
wykonywania w domu. Trzeba tworzyć ich częścią domu w tym sensie, że mieszkamy tam wszyscy, żyjemy tam wszyscy, że to nie jest środowisko tworzone przez dorosłych dla dzieci, tylko jest to, oczywiście jest taki udział dorosłych w tym, ale jest to również środowisko, w którym wszyscy żyjemy, w którym wszyscy mamy różnego rodzaju odpowiedzialności i oprócz całego szeregu rzeczy, których to oczywiście uczy i w to, które wyzwala, to dzieje się jeszcze i to, że dzieci bez lęku, bez obaw i z chęcią będą wchodziły w nowe życie. Po pierwsze, nie będą miały właśnie tych wszystkich rzeczy, które tworzą wygodę życia w domu rodzinnym. Mamusia nie będzie prała na przykład i nie będzie podstawiała jedzenia w pewnym wieku pod nos. Natomiast przy okazji również będą wyposażeni w umiejętności, w kompetencje, w wiedzę również czasem taką, która to wyjście z tego domu będzie im po prostu ułatwiała. Bardzo podobnie można podchodzić i warto jest podchodzić również wtedy, kiedy się jest szefem w firmie, ale to już jest oczywiście na inny podcast i w inny sposób się do tego podchodzi. A zatem, kochani rodzice, bez względu na to, jaką macie ochotę, jaką macie potrzebę dopieszczania swoich dzieci, pamiętajcie o tym, że dom rodzinny to jest takie miejsce przejściowe, że te dzieci są tam na chwilę, że ich przeznaczeniem jest tworzenie swoich własnych miejsc, swoich własnych domów, obojętnie czy rodziny, czy życia solo, bo dziś wybory są bardzo różne, ale na pewno nie jest powołaniem dzieci wieczne utrzymywanie ich w tym domu rodzinnym. Warto jest im w tym pomóc w taki sposób, aby od pewnego momentu uczyć ich tego przejmowania odpowiedzialności po to, żebym, jak powiedziała, z jednej strony czuli się silni, wyposażeni w to, wiedzieli, że potrafią, żeby było im łatwiej, a po drugie, żeby nie chcieli w tym domu zostać. Muszę powiedzieć, że znałam taką sytuację, kiedy właśnie w ten sposób, bez czytania tej książki, mama już dorosłego syna podchodziła do niego. Rozmawiali otwarcie o tym, że czas na to, żeby może jednak się wyprowadził, może założył sobie rodzinę i tak dalej. Tym bardziej, że miał dziewczynę, z którą chodził wiele lat. No ale on się nie garnął. Właśnie dobrze mu było w tym domu. Był taki dość przywiązany do rodziców, zwłaszcza do mamusi. No i na przykład pamiętam taki moment, bo akurat byłam u nich wtedy, kiedy mamusia kupiła lodówkę i ta lodówka była zdecydowanie mniejsza niż ta, która była normalnie. I syn się bardzo zdziwił. Mama, ale ta lodówka jest mniejsza. I na to mama odpowiedziała, tak, to jest lodówka rozwojowa. Rozwojowa, czyli lodówka taka, jaka wystarczy dla dwóch osób żyjących w tym domu, kiedy wyprowadzi się właśnie synuś. Tam zresztą była też córka, ale ta córka już się wyprowadzała, mimo że młodsza. Już się wyprowadzała, już zakładała swoją rodzinę. I to jest taki właśnie zabawny trochę przykład, ale pokazujący, jak warto jest podchodzić do tego, żeby te dzieci chciały jednak przejść gdzieś w swoje własne środowisko. I znowu, kochani, różne są chęci, różne są ochoty, ludzie mają różne pomysły na życie. To nie znaczy, że tak ma być zawsze, że to jest jedyna i słuszna reguła, zresztą tu w ogóle nigdy nie ma jedynych i słusznych reguł, ale warto jest przeżyć nad tym refleksję i warto jest pomyśleć, czy przypadkiem swoim zachowaniem, czy przypadkiem tworzeniem zbyt luksusowego środowiska swoim pociechom nie zatrzymujemy niepotrzebnie dzieci dłużej w domu, niż jest to potrzebne. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Jak zwykle oczywiście czekam na komentarze. Bardzo proszę o subskrypcję. I kochani, jeśli podoba wam się to, co słyszycie, postawcie ten kciuk do góry. Czasami tak patrzę, ileś osób przeczytało, sporo, kilkadziesiąt. I kciuki w górę postawione przez 5-6 osób. Nie wiem, co o tym myśleć. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To wszystko na dzisiaj.
Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.